język do poruszania serc ludzi na całym świecie. Z okazji 150-lecia istnienia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu życzymy, by miłość do wspólnego muzykowania nigdy w Was nie wygasła. Niech realizacja wspólnie pasja sprawia, że w repertuarze stale będą pojawiały się nowe utwory, które będą cieszyć słuchaczy, a Wam przyniosą satysfakcję. Sierpc, 24 października 2015 roku. Pan Jakub Grodzicki, prezes ogniska TKKF Kubuś. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to zapraszamy. Chyba nie widzę. To przejdziemy do tej ciekawszej części naszego występu i zapraszamy na wysłuchanie mini koncertu orkiestry.
Serdecznych życzeń, tyle prezentów spłynęło dnia dzisiejszego, że proszę mi wybaczyć, jeżeli pominę kogoś lub czegoś nie domówię. Prosiłbym o przekazanie na ręce pana marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika uprzejmych podziękowań i wyrazów szacunku za odznaczenie nas medalem pamiątkowym Promazowia. Dziękujemy bardzo starostwu miasta Sierpca za tytuł honorowy zasłużony dla powiatu sierpeckiego. Serdecznie dziękujemy Radzie Miasta Sierpca, panom przewodniczącym i państwu burmistrzom za nagrodę, za chęć pomocy nam i za pomoc, która już nam była wyświadczona. Uprzejmie państwu dziękujemy. Myślę, że jesteście państwo wielką nadzieją tego zespołu i moją na godną egzystencję i egzystencję bez upokorzeń. Serdecznie dziękuję kolegom z innych orkiestr, dziękuję panu dyrektorowi biura terenowego w Płocku, panu Jerzemu Olejnikowi, dziękuję panu prezesowi honorowemu panu Stanisławowi Pardeckiemu. Pozdrawiam szanowną panią małżonkę. Dziękuję bardzo. Wszystkim państwu dziękuję za obecność tutaj, za ciepło uczuć, za życzenie, które państwa żeście skierowali w naszą stronę. Panowie dyrektorzy i pan prezes Rafał Kluska, uprzejmie dziękuję. W tej orkiestrze nie ma złych rąk, ale ten instrument powędruje w najlepsze ręce. Także uprzejmie dziękujemy. A klasa tego instrumentu że będzie nam służył przez wiele, wiele lat. Księże dziekanie, mój Boże kochany, wiele lat. Wiele przyjemnych imprez. Szanowni państwo, przepraszam, mówię nie w kolejności takiej, jak protokół tego wymaga, ale proszę mi wybaczyć. Troszeczkę nam się wymknęło to spod kontroli. Dziękuję uprzejmie państwu jeszcze raz. Dziękuję wszystkim. Poproszę na scenę pana prezesa Jana Rzeszutarskiego. Poproszę trzy nasze przeurocze wokalistki. Panią Magdalenę Gapińską, panią panią Dominikę Kierlewską i panią Aleksandrę Peszyńską. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za występ z nami, za pracę z nami. To nie pierwszy występ, mam nadzieję, że nie ostatni. I proszę przyjąć te bukieciki kwiatów od nas jako wraz z wdzięcznością.
Państwo, poprosiłbym panią Barbarę Brudnicką na scenę. Szanowni Państwo, to pani minister finansów nasza. Tym jesteśmy bardziej wdzięczni, że tych pieniędzy jest zawsze mało. Jak przysłowie mówi, Salomon z pustego nie naleje, a pani Basia potrafi wyczarować, że nie grozi nam to może i wszystko płatności mamy regulowane. Proszę na scenę panią Justynę Adamską. Szanowni Państwo, ocean pomysłów, entuzjazmu, pracowitości. Gdyby nie wkład pani Justyny, prawdopodobnie ten jubileusz by się nie odbył. Także dziękujemy bardzo. Jeszcze dodam, bo mi to takie czerwone kartki pokazuje, ale do tego jeszcze jest taka A teraz my chcielibyśmy kapelmistrza poprosić na środek. Sorze, w imieniu całej orkiestry chcemy podziękować za całe 30 lat pana pracy. Dziękujemy za szacunek do nas, ale też za szacunek do muzyki. Dziękujemy za to wszystko. Życzymy kolejnych 300 lat. I jeszcze jedno, sorze. Cała orkiestra wie, że Misiek najlepszy jest. Podobno po 10 każdego uważa się za rodzinę. Więc proszę mnie źle nie zrozumieć. Czasami to, o co was proszę, zwracam uwagę, odbieracie czasami to jako krytykę własnej osoby, a to jest tylko troska o wasze życie, o wasze zdrowie, o przyszłość waszą. Moi drodzy, i tak jakbyśmy nie wspominali, 99% chwil mamy bardzo dobrych. I za te dobre chwile serdecznie wam dziękuję. A za ten 1% złych chwil szczególnie wam dziękuję. Bo to świadczy o tym, że macie charakter, że potraficie myśleć, że potraficie też mnie czasami ustawić do pionu, ponieważ czasami w tych zapędach traktuję wciąż jak małe dzieci. Niektórzy z was przychodzili, szanowni państwo, spójrzcie tu na te moje gwiazdy. Wiem, że ja mam nie traktować. Część starszych osób traktuje jak ojciec, a tych najmłodszych już jak dziadek. Kochani, a sama liczebność wasza świadczy najlepiej chyba o tym, jaki klimat panuje w orkiestrze i co jesteśmy sobie powinni, tak bym powiedział. Serdecznie wam dziękuję.
Ciaśniej, ciaśniej, szczupłe jesteście, zmieścicie się. A teraz coś, taka mała niespodzianka, część z Państwa może widzieli, to nasze wspomnienie wakacyjne, mile spędzonego czasu, wyjazdu, który zasponsorowali nam głównie rodzice, na którym mogliśmy ćwiczyć, trenować i podnosić swoje kwalifikacje. I tym utworem tak naprawdę trochę się z Państwem żegnamy, dziękujemy za to, że Państwo są, za to, że Państwo z nami wytrzymali te 2 godziny, bo było długo i czasami może niepotrzebnie. Ale wszystko jest potrzebne i ja teraz jeszcze na wstępie chciałabym powiedzieć, że wszystkich Państwa po utworze Orkiestry Dętek, który jest takim hymnem Orkiestry Dętek, zapraszamy na poczęstunek. Jest to skromny poczęstunek, ale mam nadzieję, że każdy z Państwa, który tutaj siedzi razem z nami, będzie chciał spróbować naszego pysznego tortu, napić się z nami napoju bezalkoholowego i zjeść z nami jakiś smaczny smakołyk czy owoc. Dlatego wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, a dziewczyny już przypilnują, żeby nikt nam się nie wymknął.